Karoli Schneeman jest jedną z tych artystek awangardowych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, która bardzo mocno rozwinęła pojęcie performance'u, która z drugiej strony jest też taką bardzo kanoniczną i ikoniczną postacią dla sztuki feministycznej i sztuki kobiet w Stanach Zjednoczonych, ale też w ogóle. Jej prace tak naprawdę są takimi kamieniami milowymi dla rozwoju tego rodzaju sztuki. No i właśnie ta praca Interior Scroll z 1975 roku chodziło o to, żeby właśnie tą tytułową rolkę papieru umieścić wewnątrz ciała kobiety. A tym ciałem kobiety, jak to zwykle bywało w pracach artystycznych tej performerki, było jej oczywiście jej własne ciało. Przesuwała ten akcent na to, że to ciało kobiety stawało się pewnym podmiotem sprawczym, podmiotem działania. Geneza tej pracy wiąże się z takimi nastrojami, które zaczęły się pojawiać w latach 70. na scenie artystycznej awangardy amerykańskiej. Chodziło o to, na jakich zasadach była generowana krytyka w obrębie środowiska artystycznego, skierowana właśnie wobec sztuki feministycznej, w tym wobec bezpośrednio prac Karoli Schneeman. Otóż zarzucano jej oraz właśnie sztuce feministycznej to, że jest ona zbyt kobieca, zbyt erotyczna i zbyt narcystyczna. Schneeman postanowiła dać pewnego rodzaju odpór tego rodzaju zarzutom i właśnie w ramach tego performance'u umieściła w swojej pochwie, w swojej waginie taką zwiniętą rolkę papieru, która była pewnego rodzaju taką wiadomością, listem napisanym przez samą artystkę, ale właśnie skierowaną do nienazwanego, jakby niewymienionego z imienia i z nazwiska twórcy filmów strukturalistycznych. Sam akt już takiego sprawczego umieszczenia przez kobietę we własnym ciele tego przekazu, tej wiadomości, wyjęcie go z siebie, takie właśnie wyciągnięcie z siebie tego, co zostało nam zaimplikowane w postaci tego tekstu, który tak naprawdę też ma taki charakter bardzo arbitralnego osądu, tak jakby klasyfikowania tego, co jest filmem, co nie jest filmem, co sztuką nie jest. Wyciągnięcie tego z siebie, odczytanie tego, a następnie zniszczenie jest tym takim aktem przejęcia władzy nad tym właśnie tekstem, nad tym, co można by określić właściwie jako taką emanację falogocentryzmu. iBody jest znów taką bardzo kanoniczną pracą Schneeman. Jest też taką pierwszą pracą, w której ciało kobiety zostało wykorzystane właśnie jako taka materia instalacji artystycznej. Geneza powstania tej pracy łączy się oczywiście z powstawaniem też wcześniejszych prac, ale z takim faktem z życia artystki, kiedy przeprowadziła się w 1963 roku do loftu na 29 ulicy w Nowym Jorku. Ten loft był wcześniej zajmowany przez garbarnię. Tam właściwie zostało dużo takich elementów po właśnie tej garbarni, właśnie mnóstwo skór, których zaczęła artystka używać do własnej pracy artystycznej. I wtedy też powstała praca, która się nazywała for cardboards, czyli wykorzystywała takie w cudzysłowie krajalnice do tej skóry, które miały taką skalę mniej więcej wysokości człowieka. I artystka pokrywała właśnie te takie płaszczyzny różnymi elementami, właśnie z jednej strony, które zostały z tej garbarni, czyli jakimiś fragmentami skóry, ale z drugiej strony używała właśnie na przykład luster, przeźroczystego plastiku, kawałków szkła. No i tworzyła właśnie tego rodzaju asamblaże. A następnie właśnie jakby to przejście do kolejnej pracy, do iBody, polegało na takim wprowadzeniu własnego ciała w obręb tej instalacji i takiego wkomponowywania się w te environmenty, ale także takiego pokrywania własnego ciała tymi elementami, którymi wcześniej były pokrywane te takie tablice. Na tym ciele zaczęła pojawiać się farba, zaczął się pojawiać tłuszcz zwierzęcy i w ten sposób jakby dokonał się taki akt przesunięcia takiego podmiotowego działania artystycznego i takiego przylgnięcia go do tego właśnie ciała, które stało się jednocześnie materią pracy tej samej artystki.
Midjoy, co jest dosyć ciekawe, oczywiście była kontynuowana ta ścieżka wykorzystywania pewnego rodzaju takich znalezionych materiałów, ale to jak sam tytuł wskazuje, a ten tytuł w pewnym sensie był również nawiązaniem do holenderskiego malarstwa martwych natur, pojawiały się takie właśnie bardzo mięsne elementy dosłownie, czyli na przykład martwe ryby, surowe ryby, kurczaki, czy też nawet kiełbasa. I ten ruch tych performerów miał przede wszystkim zwracać uwagę na to, że w tamtym czasie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i we Francji, gdzie tak naprawdę pierwotnie ten performance był wystawiany na festiwalu w Paryżu, obowiązywało prawo, które mówiło o tym, że można pokazywać nagie ciało na scenie, w teatrze, jednak nie można go pokazywać w ruchu. Ciało w ruchu oczywiście jest już dużo bardziej sprawcze i jakby powoduje to, że mamy tutaj do czynienia z dużo większym takim potencjałem emancypacyjnym dla tego ciała i dla kobiet jednocześnie też. I jest to takie postawienie wyzwania właśnie pewnego rodzaju tabuizacji cielesności w kulturze, którą, jak określiła to Schneeman, jest bardzo mocno nacechowana antyseksualnie. Natomiast ona chciałaby szukać takich kontekstów mówienia o tym ciele, które by wymykały się właśnie takim tradycyjnym, z gruntu antyseksualnym perspektywom. Mówiła też o tym, że nie jest ona osobą jakby tradycyjną, czy która ma wykształcenie i doświadczenie związane z teatralnością, ale właśnie ten brak doświadczenia z tradycyjnym teatrem pozwala jej na znajdowanie nowych dróg rozwoju takiej ekspresji właśnie teatralnej, ale z drugiej strony zawsze podkreślała, że to, że jest malarką, to, że jej wrażliwość jest ukształtowana w kategoriach wizualnych, zawsze będzie miało bardzo duże oddziaływanie na sposób jej ekspresji i w momencie, kiedy ta ekspresja krzyżuje się z tym elementem teatralnym, to dochodzi właśnie do pewnego rodzaju rozwinięcia tej formuły.